Złe rzeczy lubią się powtarzać. Złe rzeczy są zaraźliwe, tak jak i dobre rzeczy są zaraźliwe. Jak więc pracować z emocjami? Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bukardi z tej strony. Dzisiaj porozmawiamy o emocjach, o poczuciu swojej własnej wartości oraz o utraconych częściach duszy. Kasia w ramach mentoringu ze mną, mentoring jest dostępny na stronie bukardimaria.com w zakładce mentoring, czyli Twoja droga do mistrzostwa pod moją opieką z moimi wskazówkami, zadała pytanie, czy należy żyć zawsze w pozytywnych emocjach, co zrobić z tymi negatywnymi, jeżeli się pojawiają, jak sobie z nimi poradzić, czy je oczyścić, czy je uwolnić. Gdybyśmy wszyscy mogli żyć w pięknych i pozytywnych emocjach, to na tej ziemi wyglądałoby zupełnie inaczej niż teraz. Bylibyśmy już w złotej erze, w pełnej harmonii, sami z sobą, z innymi oraz z innymi istotami. Żylibyśmy w szczęściu, spełnieniu, radości, miłości, zdrowiu i obfitości. Tak, bo pozytywne emocje to klucz do pięknego i pozytywnego życia. Więc jeżeli miałabym odpowiedzieć na to pytanie, tak, powinniśmy, jeżeli można użyć tego słowa, a raczej byłoby idealnie, gdyby każdy z nas żył w pięknych i pozytywnych emocjach. Ale mamy takie, a nie inne czasy, mamy takie, a nie inne wzory, mamy takie, a nie inne poczucie swojej własnej wartości. Często większość z nas ma obniżone poczucie swojej własnej wartości i żyjemy tutaj w takich konkretnych czasach. To wszystko składa się na mieszankę, która powoduje, że mamy mnóstwo negatywnych emocji i to większość z nas. Te negatywne emocje można oczywiście oczyszczać, uwalniać się od nich. Wszystkie rytuały u mnie na stronie mariabukardi.pl mogą być bardzo pomocne, czy by wzmocnić swoje poczucie Twojej własnej wartości, czy dodać Ci motywacji, inspiracji, chronić się, oczyszczać, czy dokonać pięknej, pozytywnej przemiany w Twoim życiu. Ale wracajmy do tych emocji. Wiele metod oczyszczania emocji, uwalniania emocji krąży wokół nas i wszystko koncentruje się już na skutku, a nie na przyczynie. Jak już mamy te negatywne emocje, to już je mamy. Co zrobić, żeby ich nie mieć? Popatrz, mamy taką samą sytuację, dwie różne osoby, każda z tych osób reaguje inaczej. Jedna będzie miała negatywne emocje i od razu wyskoczy, zaatakuje, wyrzuci te emocje z siebie. Potem może będzie tego żałować, może nie będzie. Będzie sobie to tłumaczyć, że jest to jej metoda obrony, ochrony. Inna osoba przyjmie te wszystkie emocje do środka i będą ją one zżerać od wewnątrz. A co, jeżeli w tej samej sytuacji pojawi się trzecia osoba, która zareaguje zupełnie inaczej, która wytworzy pozytywne emocje, ponieważ na nią ta sytuacja zadziała zupełnie odwrotnie. Widzisz? Czyli ta sama sytuacja, można zareagować pozytywnymi emocjami, czyli zobaczyć szklankę do połowy pełną albo do połowy pustą, albo można zareagować negatywnymi emocjami w dwa sposoby. Jeden na zewnątrz, drugi do wewnątrz. Negatywne emocje. Tyle się o tym mówi. Tyle technik, tyle sposobów. A co by było, gdyby one w ogóle nie powstawały? Skąd się biorą emocje? Naturalnie. Myśli. Twoje myśli wywołują emocje. Na przykładzie. Jesteś osobą, która ma niskie poczucie swojej własnej wartości i może jeszcze wiele, wiele utraconych cząstek swojej duszy. Ponieważ w różnych sytuacjach w Twoim życiu doszło do wyrzucenia Twojej duszy i w to miejsce powstały różne wzory, programy czy jakieś inne energie się zagnieździły. Przez to nie jesteś kompletna, nie jesteś kompletny i łatwiej Ci jest wchodzić w negatywne stany emocjonalne. Na mojej stronie mariabukardi.pl w zakładce Rytuały w nagłej potrzebie znajdziesz rytuał przywracający utracone cząstki duszy. Jest on bardzo, bardzo ważny, ponieważ pomaga Ci być całością, być sobą,
być w pełni siebie, w pełni Twoich talentów, w pełni Twoich zdolności. Idziemy dalej. I teraz to Twoje myśli wywołują daną emocję. Wyobraź sobie, że jest osoba, która ma niskie poczucie swojej własnej wartości i ta osoba pisze do kogoś list. Naturalnie oczekuje od razu odpowiedzi, a przynajmniej odpowiedzi w przeciągu następnych 2 albo 3 dni. W rzeczywistości jednak ta druga strona, odbiorca tego listu, albo nie ma aktualnie czasu, albo nie ma głowy, albo w ogóle jeszcze nie przeczytał tego listu. Nadawca listu zaczyna się niepokoić i to poczucie tej swojej niskiej wartości wywołuje różne emocje. Ale te emocje nie powstały same z siebie. Te emocje zostały wywołane poprzez myśli. Najpierw pojawiły się delikatne myśli. Dlaczego ta osoba nie odpowiada? Że też mnie wszyscy muszą ignorować? Dlaczego nie ma reakcji? Że też zawsze mnie się musi coś takiego przydarzyć? Dlaczego ja nie mogę być szczęśliwa albo nie mogę być szczęśliwy? I tak dalej, i tak dalej. I te myśli powodują, że powstają negatywne emocje. Jak powstają te negatywne emocje, to już jest takie diabelskie koło. Coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. A jeżeli podejdziemy do tego w inny sposób, wytłumaczymy to sobie. Może odbiorca tego listu nie ma teraz czasu, może jeszcze tego nie przeczytał, może nie wie, co nam ma odpowiedzieć, automatycznie pojawią się myśli, pozytywne, na takiej zasadzie, a kiedyś mi odpowie, to nie jest teraz takie ważne, zajmę się innymi rzeczami, inne rzeczy są w moim życiu teraz ważniejsze. Powstaje pozytywna emocja albo zupełnie neutralna. Jak widzisz, emocje, one nie pochodzą nie wiadomo skąd. One pochodzą z Twojej głowy, z Twoich myśli. Czym więcej negatywnych emocji, to znaczy, że było dużo negatywnych myśli. Czym więcej negatywnych myśli, tym więcej negatywnych emocji, tym więcej negatywnych sytuacji w Twoim życiu. Bo to jest diabelskie koło. Złe rzeczy lubią się powtarzać. Złe rzeczy są zaraźliwe, tak jak i dobre rzeczy są zaraźliwe. Jak więc pracować z emocjami? Kontrolować myśli. Po prostu kontrolować myśli. W dzisiejszych czasach idziesz do supermarketu. Jest tyle ludzi, którzy po różowym słoniu, czyli po koronie, po różnych środkach, po różnych sytuacjach, które wywołały różne dramaty, traumy, jest w ego. Utracili ci ludzie połączenie ze swoją własną duszą i są teraz troszeczkę jak zombie. Oni wchodzą ci pod nogi, oni cię blokują, oni zupełnie nie zauważają innych ludzi, są maksymalnie skoncentrowani na sobie. I teraz tak, ty możesz za każdym razem mieć negatywne myśli, to wywołuje negatywne emocje, a te negatywne emocje wywołują coraz więcej takich negatywnych sytuacji. Ty możesz jednak mieć pozytywne myśli na takiej zasadzie. Dobrze, że ja jestem świadoma. Dobrze, że ja jestem świadoma. Takiego troszeczkę współczucia. Przykro mi, że ta osoba jest w takiej świadomości. Zwrócić leciutko uwagę, ale nie wchodzić w jakieś dyskusje, bo to nie ma sensu. W tym momencie podchodzisz do czegoś pozytywnie, masz pozytywne myśli, wręcz pełne współczucia albo takiego zrozumienia i nie wchodzisz w jakieś negatywne reakcje myślowe i negatywne reakcje emocjonalne. W ten sposób dbasz o siebie i dbasz o Twoją przyszłość. Czyli odpowiadając na to pytanie, naturalnie byłoby idealnie, jakbyśmy mieli tylko pozytywne emocje, ale zanim pojawią się pozytywne emocje, pojawiają się naturalnie pozytywne myśli. To pozytywne myśli są kluczem do pozytywnych emocji, tak jak negatywne myśli są kluczem do negatywnych emocji. Co jednak z tymi emocjami? Jeżeli coś w Tobie jakieś emocje wywołuje, to trzeba sprawdzić, jakie myśli były wcześniej. Dlaczego ta emocja się pojawiła? O czym myślałaś, o czym myślałeś wcześniej? W którym kierunku szły te myśli? Dlaczego pewne zachowania pewnych ludzi wywołują w Tobie te czy inne myśli i te myśli wywołują te czy inne emocje? To wszystko jest po to, żeby się uczyć, żeby doświadczać, żeby być coraz lepszym, coraz lepszą w tym, kim jesteśmy. I pamiętaj,
pracuj nad Twoim poczuciem Twojej własnej wartości, bo czym masz większe poczucie Twojej własnej wartości, tym masz więcej pozytywnego nastawienia do świata, pozytywnych myśli, te wywołują pozytywne emocje, a te pozytywne emocje wywołują pozytywne sytuacje w Twoim życiu. I tego życzę Ci z głębi mojego serca. Zapraszam Cię na mentoring do mnie, zapraszam Cię na rytuały do mnie i oczywiście na ceremonię. Do zobaczenia, Twoja Maria Bukardi.